Nagrywamy film na Twoim miejscu. Jest to historia, moim zdaniem, bardzo interesująca, kiedy mężczyzna wchodzi w ciało kobiety, a kobieta w ciało mężczyzny. Znajdujemy się dzisiaj w biurze Pol Cukru, czyli firmy produkującej słodycze. Firmy, która stara się wypłynąć na rynek japoński. Jesteśmy pracownikami tej firmy. Pol Cukr nazywa się nasza korporacja, bo to tak chyba trzeba by nazwać. No i to jest taki zbiór takich różnych indywiduów. Mamy zaraz bardzo ważne posiedzenie, bo będziemy opychać nasze wafelki Japońcom. 3, 2, 1, akcja! Ja gram Darka, pracownika korporacji Pol Cukr. Ja gram Radzia, pracownika korporacji Pol Cukr. Jesteśmy wszyscy we trzej kolegami z pracy. Tak, moja postać ma na imię Tomek. Jest, tak myślę, takim największym luzakiem ze wszystkich chłopaków. Nie powiedziałbym tak. Ja też bym nie powiedział. Myślę, że moja postać, Darka, jednak jest największym luzakiem ze wszystkich. A moja postać najlepiej się zna na tym, co robi. Na więc cukrze. I tak wygrywa. Jest w tej rywalizacji jest najsłodszy. Krzysiek odnajduje się w tym zespole dobrze. Dobrze, aczkolwiek są tarcia, jest rywalizacja między nami. Jest pewna prawda? Forma rywalizacji. Zdecydowanie. Jest pewne podskórne napięcie. Moja rola to Edyta, która jest kobietą bardzo wyedukowaną, bardzo doświadczoną, bardzo mądrą, ale niestety przez to, że jest kobietą, jest spychana na koniec kolejki. Ja się na to nie zgadzam, ja osobiście, ale też domyślam się, że tak jest po prostu jeszcze w wielu miejscach pracy, że to nas spotyka, że kobieta nie da rady, albo że po prostu mężczyzna, nawet jak nie wie, to i tak jest lepszy, bo jest mężczyzną. Ja myślę, że ten film jest tak naprawdę o empatii, o tym, że człowiek, jeśli nie zrozumie drugiego człowieka, to nie jest w stanie stworzyć prawdziwej, zdrowej i partnerskiej relacji. Zapraszam Was wszystkich do kin na Twoim miejscu. Serdecznie zapraszamy. My bawiliśmy się świetnie.